W ramach kursu biblijnego Podróż przez Księgi omówiliśmy także list do Hebrajczyków jako trzecią księgę drugiego zjazdu. Tekst dość trudny, ale przy bliższym poznaniu pokazuje swoją aktualność i swoją taką inspiracyjną moc dla życia chrześcijan. Najpierw przyjrzeliśmy się takim uwarunkowaniom zewnętrznym tego listu, jak jego autorstwo, czas powstania, adresaci. Odpowiedzieliśmy także na pytanie, czy to w ogóle jest list, być może midrasz homiletyczny albo mowa budująca do pewnej grupy chrześcijan. Spośród różnych hipotez dotyczących autorstwa tego listu na uwagę zasługuje hipoteza na temat autorstwa Barnaby, którego imię znaczy syn pocieszenia, a tak właśnie jest ten list podsumowany w samej końcówce, w 13 rozdziale, że jest to słowo zachęty, słowo pocieszenia, które zostało skierowane do chrześcijan, prawdopodobnie wywodzących się z kręgów kapłańskich, z kręgów hebrajskich, być może ze wspólnoty Eseńczyków. Autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że to, co dla Żydów było święte, a więc kapłaństwo, świątynia, ofiara, nie skończyło się wraz z przyjściem Jezusa, tylko wypełniło się i opowiada im chrześcijaństwo przez pryzmat właśnie tych trzech wartości. Jest nowa ofiara Jezusa Chrystusa, jest jedyny, wieczny, niepowtarzalny kapłan, który pojednał nas z Bogiem, który wysłużył nam dostęp do Boga. I to jest bardzo inspiracyjne, inspirujące dla nas jako chrześcijan. Możemy również w taki sposób popatrzeć na nasze chrześcijańskie życie, że ono również jest drogą miłości, czyli drogą składania ofiary, że jest udziałem w kapłaństwie Jezusa i otwiera nam przystęp do prawdziwego miejsca kultu, do bycia z Bogiem sam na sam w sanktuarium naszego serca. A poza tym list do Hebrajczyków stanowił świetny kontrapunkt dla omawianej przed południem Księgi Kapłańskiej. Te dwa pisma jak pewien nawias złożyły się na część Starego i Nowego Testamentu, która mówi o kapłaństwie, ofierze i o świętości.